Dzisiaj jadę nową drogą do Nakupendy. Ponoć jest teraz w lepszym stanie, ale możecie zobaczyć, jak piękna droga po drodze. Kokosy, banany. O, zaczyna się fajnie. A ogólnie muszę przyznać, że faktycznie zrobili ten odcinek drogi bardzo fajny. Można powiedzieć, autostrada na prowincji. Ale naprawdę jest podsypane i wyrównane. No, już jesteśmy bliżej Nakupendy. Fajny widok tam wzgórza. Tu również. I chyba całe pole ryżu, tak mi się wydaje. Dojechałem, jesteśmy u bram Nakupendy. Jakoś ostatnio nie zauważyłem, ale widzę, że już są elegancko dwa słupki pomalowane. Na zielono oczywiście. No nic, wjeżdżamy do środka, zobaczymy, co tam ciekawego w Nakupendzie. Także jesteśmy w Nakupendzie. Akurat trafiliśmy na proces przelewania sosów do tych oto buteleczek. Bez oskręci. Bez oskręci. Lody. Czyli jesteś na całym etacie już. A jak? Pięknie, pięknie. Michał mi nawet wypłatę obiecał. Tak się robi kasę. Pół skrzynki piwa. Bardzo dobrze. Wow. Linia tam, ekipa cała. No i oczywiście prezes tam nadzoruje nad wszystkim. Tak, mam kilka pękniętych. Dzisiaj mam taki plan, panie prezesie, żebyśmy zrobili z gorącą wodą i z octem eksperyment na opakowaniach. O, to mi się podoba. I zakopiemy trochę. Bo nie robiliście nic z tymi opakowaniami, nie? Nie, nie, nie. A te. Okay. Także tutaj mamy, tu ile, Michał, jest prawie 1500, nie? Tu jest 1100 i tutaj już jest 500 z dzisiaj, no i zaraz będzie kolejne 500 z dzisiaj, będzie 2000. 2000 sosów będzie gotowych. A to jest jeden smak, czy? Nie, dwa smaki. Po 1000 mam, wiesz, po 1000 ze smaku, 5 smaków aktualnie zamówienie, 5000 butelek. Uh-huh. No a w lutym prawdopodobnie po raz pierwszy wchodzimy na pułap 10 tysięcy butelek na jednym zamówieniu. Czyli będziesz, także, czyli będziesz robił dzień i noc. No nie, to już będzie challenge, nie? Na tę kuchnię i na ten team i na ten sprzęt, ale damy radę. Już na marzec planuję tą ścianę znowu rozkuć. Żeby powiększyć kuchnię? Tak. Całe to wyprowadzić znowu magazyn gdzie indziej, a całe to będzie kuchnia, nowa podłoga, nowe płytki. Nowe okna, nowe stoły, nowy zmywak, wszystko, nie? Czyli się zmiany szykują potężne. No ale to tak wstępnie na marzec gdzieś tam. Mhm. Muzyczka gra. Ekipa pracuje. Tak się odsunie trochę. Butelki sterylizowane. Sterylizacja butelek. A że Michał jest wysterylizowany. Wysterylizowany, nie. Chciałem powiedzieć, że znasz ten fach bardzo dobrze i to wiem, że ludzie, którzy pracowali na kuchni, mają coś takiego, że ich dłonie wytrzymują dużo większe temperatury niż zwykłego przeciętnego człowieka. Tak, ale trzeba być ciągłości tej pracy, bo jak nie jesteś, to ci ta. No ale tutaj masz sporo do czynienia jednak z tymi gorącymi, nie? Tak. No młody na maszynie jest świeża. To ostatnim Miki Jelona. Tak się. Otwartą dłonią. Cyk. I później cyk.
No powiem, że spodziewałem się większych bajerów. A myślałem, że same odpadki skoczą od razu do pudełka. Trochę tak. Że się same będą przykręcały, no, dobra. Na metalowe. Nie? Jedziemy dalej. To jest to suma sumarum, przy tysiącach butelek to masz oszczędność, nie? No na pewno. A nie odpomnę, że ta... Kipuan P. Robota zakończona już pusto. Jak widzicie, Michał tutaj maszynę będzie czyścił. 1000 butelek. Jaki czas? Od 8.30, 11.30, 9.10. 3 godziny na zapakowanie i 1000 butelek. Tak, bo oczywiście mówimy o samym pakowaniu, bo gotowanie to jest... Gotowanie już... to jest 12 godzin. Bite. 12 godzin. Witam, od 7 rano do 7 wieczora. Zostało parę sosów, a tak to mamy tutaj 1000 ponad butelek. No 8 po 120 to jest 960, plus jeszcze tu jest parę ekstra. Mm-hmm. Tu już zlałem i wszystko. Także już teraz, chociaż z tego, nie jeszcze nie koniec pracy, bo jeszcze z tego co mówiłeś, to jeszcze czyszczenie maszyn. Tak, nie? Dzisiaj mam deep cleaning maszyny. Oh, a tu jest raciana. Raciana. Kmerko belgijka. Okay. Mała kmerkowa gig. Tak? 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 Bonjour. Bonjour, Raczana. Like bonjour. Bonjour. Hello. Michał powoli kończy pracę. Jesteśmy tutaj w części, gdzie gotuje. Obiady raczej, bo sos to już tam w części tej zamkniętej. No, a tutaj jakieś sosy widzę. Tutaj jakieś banany z wczoraj chyba smażone. A tutaj widzę, że Michał znowu jakieś mydełka robił. O, to fajnie wygląda, bo jest takie przezroczyste. Pachnie nieźle. Nie wiem, co tym razem dodał, bo wcześniej była moringa zawsze. Znaczy zawsze, ostatnio była moringa. I były mydełka zielone. Dzisiaj mają taki kolor. Tutaj są chyba odpadki. O, całe to mydełko mniej więcej wygląda tak. Oj, teraz będzie sypiasta. Znaczy. Michał tutaj robi głębokie czyszczenie maszyny. Ale to dopiero początek. Głębokie to będzie całe rozkręcenie. W każdym razie osobno, nie? No. Ile schodzi takie czyszczenie? No, za pierwszym razem 3 godziny. Teraz już to robię w godzinę, nie? No. Jak już się nauczyłem co z czym połączyć, potem i tak dalej. To przyzwoicie. Muszę sobie to tylko... Tutaj mamy piec, a tu jeszcze wam pokażę. Ostatnio widzieliście, Bartek kupował takie... Nie wiem jak to nazwać nawet, ale w każdym bądź razie użyte zostało to do... Tutaj tej tamaryndówki do... Odcedzenia. O, brakowało mi tego słowa. Tak to wygląda, tamaryndówka fajny kolorek ma. W mojej opinii. Nie każdemu się może podobać ten kolor. No. Zobaczymy ilu jak smakuje. Co Michał? O. Teraz samą wodą płukanie, tak? Tak, zlewam, bo umyłem ten w środku, no i zlewam tą wodę. Mhm. To się na automacie zlewa. Tyle, żebyśmy mogli rozmawiać, bo inaczej to jest tyle tego... No czuję cały czas, czyli mocno. Uj, dobrze, że spojrzałem. 20 no. litrów. A szybko się ty 20 litrów Tak, bo mam otworzoną maszynę na full, wiesz, także... Aha. Mam pół litra z każdej tej na każdym strzale. A, okej. Okay. Elon to Elon. A tu jest potencjometr, nie? Także ta czujka, co się świeci na czerwono, jest na końcu, to jest pół litra. Na tej skali mogę sobie ustawiać, nie? Okej. Okay. O, fajnie, fajnie. No i później guzikiem tylko zakręcam w pozycji, nie? Aha, i widzę, że to jest tak naprawdę jedna i druga ta pompa może być ustawiona na inny litr, tak, nie? Tak. O, z tamaryndówki taka marmolada została. Ciekawe ile została, ile ma procent taka marmolada? Chyba dużo. Fajne takie ponczusie były, co? No nie wiem.
Czy dla dzieci by były dobre? Myślę, że fajne. Jeden pączek jest zrobiony 3 godziny. No. Jak happy cookie. Bartek szykuje nam potrzebne składniki do eksperymentów z opakowaniami, czyli gorąca woda oraz makro. Ocet z makro. Chociaż jest aro. No aro jest jaka, makro. Jaka jest zagadka. No ja sobie żartuję, ale nie każdy wie. No dokładnie. Aro to jest makro, a makro to jest aro. Także dzisiaj zrobimy testy. Jak się okazało, będziemy testować to wodą wrzącą z octem. Bartek tam już szykuje, tu mamy jedno opakowanie otwarte. Tutaj troszkę się tutaj podniszczyło. Tutaj też staraliśmy się tą powłokę. Zobaczcie, jest taka powłoka właśnie od środka w tym opakowaniu, zresztą w tym też. Ja już to wcześniej używałem, teraz to głównie mrówki są. To i tak będzie szło do ziemi, ale wlejemy tutaj też wodę, zobaczymy. Jaka będzie reakcja? Mogę. Zapraszam. Jest wrzątek. Wlewamy do tego najpierw, nie? Mhm. A tam chcesz małą samą wodę? Do tego? No wlej, okej, tu już jest wystarczająco. Uj. Tu też wlejemy. O i spoko, tutaj krótko. Tak, tak jest. Garnki są z nierdzewki, nie mają nic wspólnego z aluminium. No teraz to nie, koniecznie chciałem właśnie wodę od spodu, bo teraz to już nasiąkną. No ale dobra, wiesz co chodzi? No ale to... No. O. Dobra. No i zostawiamy, zobaczymy jak wrzątek z octem... Jak opakowanie na wrzątek z octem zareaguje. Tak się robi pies zdechł. Ulubiona pozycja. Ja nie potrafię na plecach spać, także szapoba. Ja tylko w sanatorium na plecach. Bartek leci do siebie. Jeszcze oprócz testów ktoś wspomniał w komentarzu, żeby obkopać awokado, też tak zrobimy. Być może jakąś siatkę jeszcze maskującą tam damy, żeby nie dostawało zbyt dużo słońca. Planuję też tam opakowanie zakopać, chociaż teraz wlaliśmy tam wodę, to może dzisiaj akurat to odpuszczę, ale chociaż obkopiemy awokado, a tutaj możecie zobaczyć jak niesamowicie wygląda woda. No zeszło sporo, jak ostatnio widzieliście, no to było tutaj, mamy się na pewno metr, półtora wody więcej, bo tutaj całe te kamienie były zalane, ale zobaczcie ten kolor. Widać tutaj przy brzegu dno, piękny niebieskawy kolor. Ja zaraz wejdę, zrobię sobie parę rundek po długości, ale niesamowicie ta woda wygląda. Tu jeszcze się będę wam starał pokazać ryby, bo one zawsze stoją z tej strony i już je widać, nie wiem czy będziecie je widzieć, ale część stada właśnie płynie w moim kierunku. Może podejdę bliżej. O, są tutaj przy brzegu. Jest ich naprawdę sporo i są naprawdę duże. Są po niektóre sztuki. Nie wiem, czy napuszczali więcej, tata? Ale ich widzę w całym jeziorze naprawdę masa i po drugiej stronie i tutaj i tam. No i super. Nic, tylko trzeba będzie niedługo zacząć wędkować. Na Kupenda Palace widzę, że na górze okna pootwierane. Mnie właśnie czerwona mrówka gryzie w stopę. Jakieś wietrzenie na górze. Rodzinka z Belgii dzisiaj właśnie przed godziną 11 wyjechała.
już do Phnom Penh i za chyba 2-3 dni wylatują z powrotem do Belgii. No ja nic, a ja wchodzę do wody troszkę popływać. Ja już po kąpieli troszkę zaczęło wiać, ja muszę trochę podesnąć, bo jestem cały mokry. Ale uwierzcie mi, jest dzisiaj chyba 15 grudzień będzie dzisiaj. Także na pewno środa. I muszę wam powiedzieć, że pogoda, jak widzicie, piękna, słoneczko, ciepło. Sobie troszkę podeschnę i zaraz idę wykonywać jakieś inne czynności. A tutaj jeszcze zajrzymy. Powiem wam szczerze, nie wiem co to są za drzewa. Być może limonka, chociaż może z drugiej strony była tam sadzona. No ale drzewa wyglądają na zdrowe, zielone. Także wiem, że tutaj wielu widzów mnie poprawia często i no albo też mówi, jakie są nazwy danych roślin. No moja wiedza nie jest, jeśli chodzi o rośliny, a także pewnie inne dziedziny, nie jest jakaś mocna. Wiecie, każdy przez całe życie gromadzi inne dane, inną wiedzę. A tutaj nie wiem, czy Michał już nie posadził pokrzyw, ale nie jestem pewny. Ktoś ostatnio mówił, żeby nie ingerować w ekosystem Kambodży, właśnie żeby nie sadzić pokrzyw. No wiecie, to jest decyzja Michała. On też, jak widzicie, tutaj tylko ta pokrzywa jest w kręgach. Także chyba nie powinno się nic wydarzyć. Tu jeszcze macie fajny widoczek na jeziorko. A powiem wam z takich ciekawostek. Jak widzicie ten domek tam. O, taki stylu afrykańskim, są to domki z gliny. I jak się okazuje, Bartek z Michałem, czyli Bezos z Elonem, wpadli na pomysł, że nie w tym, tylko w tym drugim, bo jest jeszcze chłodniej, zrobią właśnie takie miejsce do naszych eksperymentów, jeśli chodzi o produkcję alkoholu. Teraz właśnie na dniach jakieś tam prace są planowane. No, hali nie widać, hala oczywiście będzie do większej produkcji. Cały czas, wiecie, teraz testujemy te opakowania, cały czas jakieś tam rozmowy prowadzimy z chińskimi firmami. No, na alkoholu możemy troszkę bardziej się teraz skupić. Teraz też są jakieś podobno okres zbiorów na trzcinie cukrowej. Także litr trzciny cukrowej około teraz od 1,60 zł do 2 zł. Także nie wiem, czy to tanio, czy drogo. W każdym razie wiem, że Michał i zarówno kupuje, i Bartek też zamówił do testów do alkoholu. Także na pewno będzie się dużo działo. A tutaj jeszcze możecie zobaczyć, bo nawet nie wiedziałem, ale jak widzieliście ostatnio, no, folia, która była tutaj na tej suszarni Michała, niestety po reakcji prawdopodobnie ze słońcem i też tymi prętami metalowymi, jak stwierdził Michał, po prostu zaczęła się rwać jak papier i wiatr. Możecie zobaczyć, co obecnie zrobił. Trzeba będzie nową konstrukcję postawić. No, a tutaj mamy grzyby z nakupędy. Akurat, jak widzicie, tutaj się teraz suszą. Nie ma jakichś dużych ilości, no ale też na słońcu one na pewno bardzo szybko się kurczą. Tutaj mamy też, widzicie, takie są te różowe, ale tutaj to normalnie wyglądają jak po ususzeniu, jak czerwone. Oczywiście grzyby boczniaki. Tak sobie patrzę, naprawdę fajny ekosystem się robi w tym jeziorku. Jak możecie zobaczyć, tam na tle kamieni małe są rybki, ale widzę, że dużo większa podpływa i atakuje. Nie wiem, czy jakiś drapieżnik jest w wodzie. Ale coś tam się dzieje. Naprawdę ciekawy ekosystem się tutaj tworzy. No, woda jest naprawdę fajna. Żeby jeszcze ta woda tak, no, gdzieś tam nie uciekała. No wiadomo, no to coś tam paruje, bo jest gorąco, ale też jednak ta ziemia cały czas trochę tej wody wciąga. Z tego co wiem, już kiedyś o tym mówiłem, bo Michał mi powiedział właśnie, że podobno się kaczki stosuje w takich zbiornikach. I po prostu te odchody, które na dno opadają, robią taką warstwę właśnie, że ta woda w zbiornikach się trzyma. Nie wiem, czy to prawda, możecie potwierdzić lub nie.
No nic, troszkę już jestem suchy, lecę do Michała, tam Michał odpoczywa. A teraz się przejdziemy właśnie do miejsca, o którym wspominałem, laboratorium Bartka i Michała. W przyszłości na razie się tak prezentuje, ale faktycznie w środku naprawdę te ściany są gliniane, dosyć grube. Jest naprawdę chłodno, bo dzisiaj byliśmy, kiedyś tutaj mieszkał jeden z pracowników tak w ogóle. No ale zobaczcie, myślę, że w ogóle klimat jak na takie małe laboratorium ze sprzętem oczywiście do produkcji alkoholu i z tymi wszystkimi obrazkami oczywiście trzeba to będzie posprzątać, chyba duchy są, bo zobaczysz, się samo rusza, kręci. Dach jest do naprawy albo przynajmniej do uszczelnienia. No i myślę, że może być to całkiem fajne miejsce, jak tutaj wkomponujemy sprzęt do testów na alkoholu. Zobaczcie, na ścianach jeszcze jakieś śmieszne rzeczy są. Trzeba będzie tutaj posprzątać, poogarniać. Na pewno plusem jest to, że jest w miarę fajna temperatura tutaj. Jesteśmy w posiadłości Bartka. Widzę, że tutaj prace trwają. Jakieś tutaj konstrukcje na kółkach, już pomalowane na czarno. A co się dzieje w domu? O, teraz piękne ujęcie takie. Bezos na Włościach. Kwiatki, donice, hamaczek. Na razie na tym. Jeszcze kupę roboty. Na oponie. Zdejmiemy buty. Są i pasy, proszę bardzo, żeby nie było haltu. Można znaleźć nasze produkty na Amazonie, na naszym sklepie Halto Kołka UK albo coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, macie link poniżej. O, Soku TV. To się szanuje. Cały czas jeszcze Bartek mówi, że ma troszkę bałagan. Cały czas jeszcze remonty trwają. No i poprawki. No i poprawki. Ale oddali część kasy, także... A co tutaj, coś pieścisz teraz? Chlebek, wiesz? A, chlebek. A woda tu już tutaj już nie cieknie? Nie, no to musimy przerobić, wiesz? Mm-hmm. Bo oni to spieprzyli to. A tu cały czas cieknie teraz? Tak, i byśmy musieli się wkuwać, tak? A my to ominiemy po prostu, wiesz? Masakra. No ale tak jak mówię, no oddali kasę, także... A, gdzieś, a tutaj się chlebek piecze. Także będzie chleb z nakupędy. A Paul wczoraj mówił, znaczy ostatnio mówił, bo to chyba było przedwczoraj już, że no tym sprzęcie, że tam masę sprzętu do tych kiełbas zostawi jakiś Polak. Tak, tak. Że on tak, gdzieś tak, to tam tak. Ma, że mówi, że on by to wszystkie te stragany tam chciał przed swoim biurem. Wiem, bo kiełbasa on Bigos. Namawia, żeby robić jak najwięcej kiełbasy dla niego, nie? Można on robić. W ogóle, on jest w ogóle dziwny, on uwielbia Bigos, on ma zamówienie. Nie, na no Bigos w ogóle jest taki polski, jest bardziej polski chyba niż my. Niż my, dokładnie. O. Wielkie otwarcie. Tak, na słój, na kapuchę. Na kapuchę mówisz słój, tak? O. Nowa mąka? Jest sokmerska i daje radę. I jest gitara. Tak wygląda chlebek od Bartka. Od z sezamem Dosa. Białym. Z białym sezamem? No pachnie świetnie. A jeszcze takie mam do ciebie pytanie, bo wiem, bo się pochwaliłeś, że ostatnio zasadziliście chrzan. Tak, 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 zasadziliśmy chrzan. Mamy jeszcze jeden krąg wolny. Nie wiem na co, ale coś się wymyśli. Jest to w jakimś cieniu? Wiesz co, on jest w takim półcieniu. Gleba jest zmieszana z kompostem. Tutaj co, aloes? Ja. Tylko on taki przydechnięty, bo on nam kurczę, wiesz co, w donicy stał. I woda tam była. Okej. Okay. Troszkę mu się krzywda zrobiła, ale odbija. Miejmy nadzieję, że będzie żył. A tu mamy krzanik. Cztery korzenie, dwu albo trzyletnie, teraz nie pamiętam. To wszystko jest krzan? Tak. Okej, okay, także możecie zobaczyć. Mamy tutaj krzan. Ten też widzisz, ten też dostał ten, ale on wychodzi już zielony. A ten jest w ciul mocny. No ładnie to wygląda, ładnie. Niech sobie rośnie. Chrzan na pewno się przyda. No tak poza tym z drzewostanu tutaj obok siebie to masz masę bananowców,
kokosy już kokosów. U sąsiada, ale tutaj u ciebie są też już małe. Tak. No ale można powiedzieć, że jest bogato. A tu ostatnio takie widziałem kokosy, co z nich mają drzewka rosły. Są one tu gdzieś? Albo dziadek je przesadził. No tu widzę jakiś możliwość. Jest kokos, ale nie widzę ale jest drzewka. No nie ma tych drzewek. Tak, może je zabrał faktycznie. Chyba dziadek je zabrał. Tu z tyłu widzę, że tam lepiej wiedzą, gdzie je posadzić. Grill stoi. Do wędzenia sprzęt też, wędzarnik. No też kurczę, no nie mamy czasu, żeby zrobić, bo chcemy zrobić taki dolot kominowy z tego, z... No, z gliny. Aha. Ten jest trochę za krótki, ale nie ma czasu na to. Także no. Jedno wędzenie pewnie zrobię przed świętami jeszcze tak na pałę. Może... Żeby choć trochę do bigosu był jakiś boczek czy coś i kiełbaska. Powoli, powoli się dojdzie do Dokładnie. Ładu ze wszystkim, nie? No nic, my zaraz będziemy jechać do awokado. Pokażę wam, co przygotowałem. A ty jeszcze nie wyjawiłeś naszego tajnego miejsca nowego na produkcję bimbru. A właśnie, i tutaj się mylisz. Aj. Tak? Już? Bo już zaraz po tym, jak pływałem, to fajnie. Mówiłem o tym i byłem tam. Nowe laboratorium tak. Melona i Bezosa. Dokładnie. Także już... No tam jest najchłodniej. I już ludzie tak czekają, jak wstawisz sprzęt. Dzisiaj też na wyjazd z rodziny z Belgii próbowaliśmy tamaryndówki i muszę wam powiedzieć, że no, smakuje coraz lepiej. Ona jest taka słodkawa, ale taka troszkę kwaśna. Czuć, że jest tam alkohol. No naprawdę kmerzy przynajmniej tutaj w okolicy już przyjeżdżają i pytają, kiedy będzie tamaryndówka. Także być może będziemy zaopatrywać w przyszłości nie tylko okolice, ale może całą Kambodżę, a może prowincję tylko Kampot. W każdym razie mamy też inne pomysły, jeśli chodzi o alkohole, ale to wyjawimy troszkę więcej później na ten temat. A tu, jak widzicie, mamy drzewa Dragon Fruit. No i co jeszcze mogę dodać? Powiem wam szczerze, że jak patrzę na jakiś Facebook i zimę w Europie, to u nas jest grudzień, a ja chodzę w samych slipkach i taki grudzień to ja szanuję. Tak. Jesteśmy przy hali Smarteco. Bartek, idealna koszulka wpasowuje się tutaj w halę. Zielona. No i wokół nas wszystko, co w sumie jest, wpisuje się w kolorystykę. A my przyszliśmy... To tata tam już obrobił wszystko. Właśnie. Nie mają co robić. No, ale zrobimy właśnie dzisiaj zadaszenie. Siatkę maskującą. Tylko mamy trochę za mało bambusa, ale to się jeszcze ogarnie. W każdym razie o. Tam jest nasze mango. Awokado. Awokado, przepraszam. Ale tutaj chyba tata Sini posadził kolejne albo inne drzewa, ale wygląda jak awokado. Tacy znawcy z nas. No, tacy znawcy, ale będziemy dzisiaj robić troszkę osłony przed słońcem, bo ostatnio naprawdę to słońce jest mocne i takie teraz też będzie, bo taki okres. Także Bartek już coś tam zaczął kombinować, ale... Ale są świeże liście, to tak ładnie. No właśnie słyszę. No i teraz to wygląda z góry przynajmniej. Chronimy, co wieczór będę podlewał. Także... Całkiem przyzwoicie. No to jest taki symbol w sumie. Też tego tutaj naszego całego projektu, prawda? Także dokładnie. Czy będzie dawało owoce, czy nie, to drzewo jest najważniejsze. A po mnie wchodzi masy mrówek! Także zakończyliśmy tutaj zakładanie siatek rośliną. Jak się okazało, tutaj tata nie dość, że Sini wyplewił nasze awokado, które zaraz wam pokażę. Dodatkowo tutaj obok posadził jakieś młode drzewko. Szczerze powiedziawszy, wygląda trochę jak awokado, ale no nie wiem, czy kupił, czy chciał mi zrobić taką niespodziankę. W każdym razie też założyliśmy siatkę. Tak widziałem, mniej więcej to wyglądało w Ratanakiri, w Mudurkiri u Marcina, tylko tam było na awokado, ale myślę, że jest tak duże słońce i taka młoda roślina no, potrzebuje jednak troszkę, żeby ten cień był. A tutaj o, Bartek tam już czeka na mnie. A tutaj jeszcze właśnie pokażę wam, obok jest nasze awokado. Też zrobiliśmy
siatkę. O, i tak się prezentuje w środku. Takie widzę, nawet troszkę liście były obżarte, czyli coś tam nasza awokado atakuje. Widzę, że krowa tu była. A my zerkniemy jeszcze do oczka wodnego, chociaż nie lubię tam chodzić, bo tu jest masa mrówek. Tak zwana wyspa. O! Wody już bardzo mało. No niestety, trzeba by było w jakiś sposób ten zbiornik uszczelnić, tak jak wam mówiłem, jest metoda. Metoda na kaczkę. Ale na razie jeszcze kaczek w nakupędzie nie ma. Także jesteśmy jakieś 2 godziny po tym, jak daliśmy wrzątek z octem. No i jak można zauważyć, suche są opakowania, nie przepuszczają wody. Ja odleję może stąd tą wodę. No, opakowanie na pewno nie nasiąkło. Nic się nie stało. Nie, nic kompletnie. Więc można uznać, że no ta powłoka gdzieś spełnia swoją rolę, nie? No, zostawimy to jeszcze do rana najwyżej, a no, później tą najwyżej zakopiemy, nie? Tą mocno no, zużytą. Napołują mi do gleby. A tu jeszcze od Michała dostałem mydełka, ale widzę, że tym razem chyba nie są z moringą. Nie. Zobacz, tu masz. Bo są brązowe. Kurkuma antybakteryjna, jak Michał powiedział. Antykowidowe. Także jeszcze lepiej. Super śliczne są. No, ja widziałem wcześniej taki cieńszy, wasz pod słońce to fajny, mają taki żółciutki kolor. Super. No i dziękuję za mydełko. Mydełko fajne. Będziemy się myć. W końcu będziemy mieć mydło w domu. CK. I ciepłą wodę. Polityka ciepłej wody. Polityka ciepłej wody. Godzina 15. Ja już wracam do Kampot. Tu jeszcze po drodze chciałem wam pokazać właśnie te skałki, które przed chwilą widzieliście, oraz no tutaj, gdzie chińska firma wydobywa kamień. Naprawdę tutaj w okolicy są niesamowite malownicze tereny. No a co jeszcze chciałem dodać, to no jest 15 grudzień, także normalnie u nas w Europie, w Polsce jest bardzo zimno, tutaj w tej chwili myślę, że jest ponad 32-33 stopnie. Wracam do domu w samych spodenkach. No i właśnie taki grudzień bardzo mi się podoba. Skoro już jesteśmy tutaj, czyli przy chińskiej cementowni, pokażę wam update, jeśli chodzi o halę, którą jakiś czas temu zaczęli budować. No jak możecie zobaczyć, prace cały czas kroczą do przodu. Już widzę, że cały chyba dach ze świetlikami jest gotowy. Teraz widzę, coś tam jeszcze malują. Ale hala jest przeogromna. No i zbudowana naprawdę w imponującym czasie. Zobaczymy, kiedy zaczną kłaść ściany.